Apostolska udzieliła nowych odpustów kawalerom i damom na wyznaczone dni świąteczne obchodzone przez zakon. Obecnie dokument ten stanowi oficjalny dodatek do statutu zakonu. Natomiast dekretem z 19 czerwca 1986 roku Kongregacja Kultu Bożego zatwierdziła nowy ceremoniał inwestytury kawalerów, dam i duchownych dopuszczonych do zakonu rycerskiego. Z kolei papież Jan Paweł II 21 stycznia 1994 roku ogłosił Najświętszą Marię Pannę, czczoną jako Najświętsza Maria Panna, Królowa Palestyny, patronką zakonu. I wreszcie 1 lutego 1996 roku w wyniku nowelizacji statutu zakonu z 1977 roku nadano zakonowi rycerskiemu w Jerozolimie osobowość prawną państwa watykańskiego i zmieniono wówczas statut, którego stosowne artykuły brzmią: zakon rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, którego pochodzenie sięga dawnych czasów, a zreformowany i wzbogacony przywilejami papieży przez historyczne, prawne i duchowe powiązania znajduje się pod życzliwą opieką Stolicy Świętej. Zakon posiada osobowość prawną prawa kanonicznego zgodnie z decyzją zawartą w liście apostolskim papieża Piusa XII i papieża Jana XXIII, jak również osobowość prawną watykańską zgodnie z reskryptem jego świątobliwości Jana Pawła II. Zakon ponadto posiada siedzibę prawną w państwie mieście watykańskim, a centrum duchowe w klasztorze położonym przy kościele świętego Onufrego na Gianicolum w Rzymie. Przywrócenie łacińskiego patriarchatu przez Piusa IX we wspomnianym dokumencie Nulla Celebrior i kolejne dokumenty papieży pokazują ewolucyjne zmiany, które przeszedł zakon. Zwłaszcza czasy współczesne ukierunkowały zakon ku posłudze laikatu na rzecz Ziemi Świętej. Dobrze to oddają słowa Jana Pawła II skierowane do kawalerów i dam przybyłych do Rzymu z okazji wielkiego jubileuszu 2 marca 2002 roku. Wówczas Jan Paweł II powiedział: Wasz zakon rycerski, zrodzony kilka wieków temu jako straż honorowa dla strzeżenia świętego grobu naszego Pana, cieszył się szczególnymi względami u rzymskich papieży. Czcigodnej pamięci papież Pius IX w 1847 roku ustanowił go ponownie, aby przyczyniał się do zjednoczenia wspólnoty wiary katolickiej w Ziemi Świętej. Ten wielki papież przywrócił waszemu zakonowi jego pierwotną funkcję, ale z jedną znaczącą różnicą. Odtąd strzeżenie grobu Chrystusa nie miało być już powierzone sile broni, ale miało polegać na nieustannym świadectwie wiary i solidarności z chrześcijanami mieszkającymi w miejscach świętych. Tak więc możemy powiedzieć, że Militia Sancti Sepulchri oznacza dzisiaj nieustanne świadectwo wiary i solidarność z chrześcijanami mieszkającymi w Ziemi Świętej. I dlatego też misją damy i kawalera zakonu rycerskiego jest według statutu umacnianie u członku zakonu praktyk życia chrześcijańskiego w całkowitej wierności papieżowi zgodnie z nauczaniem Kościoła. Dalej, wspomaganie i krzewienie działań dotyczących kultu religijnego oraz instytucji charytatywnych, kulturalnych, społecznych Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej, zwłaszcza działających w łacińskim patriarchacie Jerozolimy, z którym zakon utrzymuje tradycyjne związki. I wreszcie obrona praw Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej oraz wspieranie go modlitwą indywidualną i zbiorową swoich członków. I ostatni punkt. Zwierzchnictwo w Polsce z siedzibą w Miechowie. Życie zakonu rycerskiego jest realizowane w poszczególnych państwach poprzez lokalne organizacje zakonu nazwane zwierzchnictwami lub delegaturami magistralnymi, które mogą się dzielić na sekcje i delegatury lokalne. W 1929 roku uformowało się pierwsze zwierzchnictwo rycerzy Grobu Bożego w Stanach Zjednoczonych. W 1932 roku odbył się pierwszy Światowy Kongres Zakonu w Jerozolimie, a w 1933 roku powstało zwierzchnictwo w Niemczech. W Polsce, pomimo kasaty zakonu w 1819 roku,
sercach Polaków i pamięci mieszkańców Miechowa ciągle żywa była wiara i tradycja bożogrobców miechowskich. Dlatego po odzyskaniu niepodległości i suwerenności państwowej w 1918 roku podejmowano starania nad utworzeniem struktury zakonu tak w jego linii kanonickiej, jak i rycerskiej. Na czele tych starań stał Miechowski Komitet Organizacyjny działający pod patronatem Sługi Bożego kardynała Augusta Chlonda. W planach organizacyjnych Komitetu miała się odrodzić przede wszystkim Generalna Prepozytura Miechowska Zakonu Grobu Świętego w Jerozolimie oraz Bractwo Rycerskie Grobu Świętego. Zamierzenia te nie doczekały się realizacji z uwagi na wybuch II wojny światowej. Nie są znane też działania w Polsce zmierzające do utworzenia struktury zakonu w nurcie rycerskim. Znane są jedynie starania podejmowane poza Polską. W roku 1991 Waldemar Romanowski, Kanadyjczyk polskiego pochodzenia, zwrócił się do Wielkiego Magisterium z sugestią powrotu zakonu do Miechowa. Podkreślał on walory religijne i historyczne, a także turystyczne, które mogłyby wesprzeć obiekt w Miechowie, tak zwaną Polską Jerozolimę. W początkach lat 90. XX wieku w działania na rzecz utworzenia struktury zakonu w Polsce włączył się wielki mistrz zakonu, kardynał Giuseppe Caprio. Wielki mistrz poprosił kardynała Józefa Glempa o zajęcie się sprawami utworzenia zwierzchnictwa w Polsce. Kardynał Caprio wskazał na potrzebę odszukania dokumentów historycznych dotyczących zakonu, a zwłaszcza zainteresowanie się kościołem oraz kompleksem klasztornym w Miechowie. Ostatecznie z inicjatywą zaprowadzenia zwierzchnictwa zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wystąpiły władze generalne zakonu. W maju 1995 roku do naszego kraju przybył gubernator generalny zakonu Ludovico Carducci Artensio. Rezultatem tych zabiegów było mianowanie 8 grudnia 1995 roku kardynała Józefa Glempa wielkim przeorem i tym samym formalne utworzenie zwierzchnictwa bożogrobców w Polsce. Pierwsza inwestytura zakonu miała miejsce w Warszawie 25 marca 1996 roku. W roku 1999, 900. rocznicę zdobycia Jerozolimy przez Gottfrieda de Bouillon, odbyła się w Miechowie jedyna jak dotychczas inwestytura zakonu, która zresztą stanowiła jakby impuls do pełnej rewitalizacji kilkusetletniego dziedzictwa bożogrobców. I podjęto wówczas szereg działań znanych już, o których nie będę mówił, ale w ostateczności w roku 2009 zgodnie z dekretem zwierzchnika komandora z gwiazdą Karola Bolesława Szlękiera utworzono w Miechowie stałą siedzibę Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Dekret ogłoszono 12 września 2010 roku podczas pierwszych miechowskich dni Jerozolimy. Pod dekretem podpisali się arcybiskup Fuad Tfal, patriarcha Jerozolimy i wielki przeor zakonu, kardynał Józef Glemp, prymas Polski, przeor Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu, biskup kielecki Kazimierz Ryczan, ksiądz im Fuad Jerzy Gretka, proboszcz parafii Grobu Bożego w Miechowie. Poświęcenie nowej siedziby zwierzchnictwa dokonano podczas drugich miechowskich dni Jerozolimy, które odbyły się 15 i 16 września 2012 roku z udziałem wielkiego mistrza zakonu kardynała Edwina Fryderyka O'Briana. I wtedy swoją obecnością zaszczycili kardynał Józef Glemp między innymi oraz Pier Battista Pizzaballa, kustosz Ziemi Świętej, obecnie pełniący obowiązki patriarchy Jerozolimy. Na koniec chciałbym przytoczyć uzasadnienie dekretu zwierzchnika komandora Karola Szlękiera w sprawie ustanowienia stałej siedziby Polskiego Zwierzchnictwa w Miechowie. Stosowny fragment dekretu brzmi: ustanowienie stałej siedziby Polskiego Zwierzchnictwa wpisuje się w ponad 800-letnią miechowską tradycję kultu męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
oraz czci oddawanej tajemnicą naszej wiary przez adorację pustego grobu. Po drugie, dzięki wielowiekowej pracy zakonu kanonickiego stróżów grobu Bożego w Miechowie możemy po dzień dzisiejszy adorować zmartwychwstałego Jezusa w prastarej bazylice i kaplicy grobu Bożego w budynku poklasztornym. Jako zwierzchnik w Polsce zakonu rycerskiego grobu Bożego jestem świadomy, że tradycje, które podejmujemy po wielowiekowej pracy duchowej kanoników, wpisują się w charyzmat zakonu rycerskiego. Po odczytaniu tego dekretu w Bazylice Miechowskiej przez kanclerza zwierzchnictwa pana Janusza Kaweckiego rozległy się brawa. Dziękuję za uwagę. Cóż, bardzo dziękuję za tę parabolę historyczną z niewątpliwym akcentem na tym, że trzeba trzymać się Miechowa, co jest bardzo ważne. Drugi wniosek nasuwa się taki, że gospodarzowi wolno więcej. Dawniej to mówiono, że artyście wolno więcej, no ale ja zastosuję to w odniesieniu do gospodarza, bo de facto spiritus mowę z całego wydarzenia jest ksiądz Jerzy, zresztą nie pierwszego i jak mamy nadzieję nie ostatniego. A więc to jest drugi element i oczywiście w tym momencie jako prowadzący chciałbym podsumować już bardzo krótko. Mianowicie myślę, że przez to dzisiejsze spotkanie mogliśmy zaczerpnąć trochę i z historii, i z duchowości i zobaczyć, że wiele rzeczy jest aktualnych, a tym samym mamy wszyscy, każdy na swoim własnym polu, wiele do zrobienia. I obyśmy i my chcieli to robić i myślę także, jak po dzisiejszym spotkaniu każdy zaangażuje jednego, a za rok znowu każdy zaangażuje jednego, no to bożogrobców w ciągu 10 lat nie da się policzyć. Bardzo dziękuję. Ponieważ gospodarzowi wolno więcej, no ale ma też więcej obowiązków, proszę o głos. Może i więcej, ale i tak nie wykorzystałem czasu do 15, proszę zwrócić uwagę. A tak gwoli do powiedzenia, to o tych dokumentach w drugiej części to mówiłem naprawdę w telegraficznym skrócie, bo przed kilkoma laty no, przetłumaczyłem te wszystkie dokumenty i myślę, że przyjdzie taki czas, że do tego dzisiejszego wystąpienia dołączymy w publikacji te przetłumaczone dokumenty papieskie. Więc mógłbym tu dzisiaj znacznie dłużej występować. To tak odnośnie wykładu. Natomiast na dzisiejszy dzień przygotowaliśmy wydanie książki Świętej Pamięci Zbigniewa Pęskowskiego pod tytułem Życie wewnętrzne i działalność bożogrobców miechowskich. Wygląda ta książka tak samo jak książka Piotra Pękalskiego, bożogrobca, na temat początku i tak dalej zakonu bożogrobców w Polsce. Tak żeśmy sobie kiedyś z księdzem Januszem zamarzyli, żeby powstała taka biblioteka miechowska. No i długo nie było nic, tylko był ksiądz Piotr Pękalski, ale w pewnym momencie ktoś powiedział, już nie pamiętam, że jest maszynopis, który pozostawił pan Zbigniew Pęskowski dotyczący właśnie zakonu bożogrobców. No i taka myśl przyszła, że może to trzeba by było wydać. Podjąłem tę myśl, trwało to ze 3 lata chyba, ale szczęśliwie to dobiegło końca i możemy dzisiaj tę książkę zaprezentować. Ona będzie do nabycia. Naprawdę jest tu niewyczerpalne źródło o bożogrobcach. Mamy tutaj spis wszystkich prepozytów, proboszczów generalnych. Mamy mowę na temat parafii, które należały do miechowitów. Przypomnę, że
kardynał Andrzej Batory podzielił bożogrobców na 4 prowincje. I tutaj właśnie obecni księża, którzy są z tych parafii, właśnie reprezentują. To także jest na ten temat mowa. Więc wszystkich serdecznie zachęcam, żeby tę książkę przeczytali, a to dzieło powierzam już księdzu proboszczowi Franciszkowi. Niechaj krzewi tutaj myśl o bożogrobcach, zresztą te wszystkie piękne wypowiedzi. Ja może powiem tak, że nie chciałbym wyróżniać, ale patrząc na tego młodego człowieka, to aż się serce raduje, że tak młody człowiek potrafi na tematy takie mówić tutaj. A więc można czerpać. Naprawdę bardzo się cieszę z tego wystąpienia jedynej osoby świeckiej, więc to jakby dla podkreślenia. Więc księdze proboszczu zapraszam bardzo i księdzu proboszczowi jako pierwszemu przekażę z tą myślą, żeby propagował i jak najwięcej tych książek rozprowadził. Mistrza, który z taką naprawdę wielką ochotą podjął to dzieło, że robimy sympozjum nawet tu w Domu Kultury. Pięknie i dla cały zespół tutaj Domu Kultury. W XV wieku był dziełem kustodii franciszkańskiej w Ziemi Świętej. Ksiądz Gierek już powiedział, bo tego w referacie nie było wyartykułowane. Wiem, że od XIV wieku oficjalnym przedstawicielem Kościoła Cińskiego w Ziemi Świętej była kustodia franciszkańska. Kanonicy opuszczają zakon w 1291 roku, opuszczają niezakon na Ziemi Świętą. Patriarcha przenosi się na Cypr. Potem kanonicy opuszczają swojego patriarchę, podporządkowują się bezpośrednio papieżowi. Natomiast w kwestii tytułu tego sympozjum dzisiejszego, kasaty zakonu kanoników Grobu Bożego, to się też wiąże z chwałą tego miejsca, ale pierwsza kasata została dokonana w 1489 roku przez papieża chyba Innocentego albo Bonifacego VIII. Otóż on bullą skasował kanoników i dobra przekazał zakonowi joannitów, zakonowi maltańskiemu, którzy toczyli walki z Turkami. 3 lata później papież Aleksander VI, który się nazywał Borgia, anulował tą bullę na skutek presji
różnych państw. Natomiast dobra, które były w państwie papieskim, przeszły definitywnie na rzecz joannitów i od tego czasu tytuł wielkiego przeora kanoników Grobu Świętego dzierży wielki mistrz zakonu maltańskiego. Natomiast do Niechowa trafił tytuł prepozyta, czyli proboszcza Kościoła Świętego Łukasza w Perudzi i stąd właśnie była ta mowa, że tu jest caput originis, bo drugi najwyższy tytuł jakby kanonitów trafi do Niechowa, ale to się wiąże jakby z pierwszą próbą udano jedynie w państwie papieskim kasaty zakonników. I jeszcze jedna rzecz. No tak się złożyło, mówimy o kanonikach, ale tego krzyża kanoników tu brakło. Czy na zaproszeniu, czy na tej sali. Pamiętajmy, że krzyż kanoników to był podwójny czerwony krzyż. Ksiądz Bielecki trochę o tym mówił. Była to wspaniała tradycja, że Matka Święta i to w książce tej powinno pisać, że zdejmując Chrystusa z krzyża, Matka Święta omaczała palec we krwi Chrystusa i narysowała Jakubowi Młodszemu dwa czerwone krzyże, jeden większy, drugi mniejszy. I tak powstał krzyż patriarchalny. I uczyniła go pierwszym kustoszem, strażnikiem Grobu Świętego. I pamiętajmy o tym, co prawda ten krzyż jest tutaj, no tam wysoko w herbie miasta, ale to jest robione ręką jeszcze za czasów nieprzyjaznych dla wszystkich. Dziękuję Państwu.